Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek. Najwątwo odcinek z dyżurowania w Train Driver 2. Dzisiaj pełnimy dyżur na stacji Aleksandrów Kujawski. Tak niedawno nie było, udało się. Ja już tutaj trochę spędziłem czasu. Teraz z Państwem też trochę spędzę. Na razie rozkład jazdy nie jest zbyt bogaty z tego, co widzę, ale jest. Ale jest i to jest najważniejsze, że taki rozkład jazdy istnieje. Dobra, zezwolimy też, jakby sobie ktoś chciał do nas wejść. Pozwólcie, drodzy Państwo, że sobie naleję napoju. Dzisiaj tak bez intra, bez niczego. No taka transmisja z biegu, bo już zacząłem tutaj trochę czasu temu. No, było z tym trochę zabawy, bo przejąłem dyżur po poprzednim dyżurnym i został mnie z aktywnym rozkładem, z pojazdami, które sobie wjeżdżały jak chciały. Wszystkie miały do mnie pretensje, że wszystkie są opóźnione, nie? O 15 minut. A to tylko z tego względu, że no, dopiero co przejąłem dyżur. Teraz czekamy. Aktualnie trzeba przyjechać. Ja sobie tu ustawię rozkład. Rozjazd znaczy się. No, tu się prezentuje nasz rozkład jazdy. Trochę tej stacji jest dostępnej. My jesteśmy dostępni do godziny 23, czyli jeszcze 3 godziny. No to nawet jakiś ekspres u nas kończy. Ciekawe. Dużo pociągów u nas kończy bieg swoją drogą. Teraz czekamy na 15. 762 z Otwocka na nasz Nagenes będziemy wjechać. Nie bądź mu człowieku punktualny, jest godzina 20.18. A ma być o 20.19. I znowu będzie nam bierze opóźnienie w życiu. O, ale widzę, że się pojawił. Nie. To do nas ktoś dołączył. Przywitamy pana. Co to się dzieje? Cicho być? Dobra, pan niech poda analizę. Dobra. No już jakiś ten rozkład nabiera sensu. Dobra, pan się męczy i podaje analizę. Zimny start. No, przyjąłem. No oczywiście, jak to by mogło być inaczej.
Złączmy to. Wolny. I tworzymy rozkład na pospieszny. Stacja początkowa na szlakoce. Generujemy sobie rozkładzik. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No cóż, mani to mu nie wymyśla. Możemy mu dać o taki rozkładzik. A, super, że się zrobił podwójny. Ciekawe. No dobra. Piętnaście, siedem, sześć, dwa. Właśnie wiechu. Borniki na szlak OP. Ej, panie. A. Też tak można? Też tak można? Dobrze. Dobra, jeszcze mamy tutaj jeden pociąg. NSWG, tak? A ten, co tutaj kończy, to jest... A. No dobra. Tam się ładnie cofnął, cofnął. No to robimy blokady na orniki na szlakowe. Orniki i szlakowe. I łączę.
Temu do tej napiszemy. O, światełko się świeci. I pan jedzie do Dołchowa. Temu wprowadzimy godzinki, że odjechał z 5-minutowym opóźnieniem. Sprawdź uwagi eksploatacyjne. Pociąg kończy bieg w Orlikach. Przyjąłem. No dobra, i 3-1-1-0-1, zaraz będziemy podawać. On ma wyjazd na Bełchów SK. Co się stało? No właśnie, Bełchów SK. I coś też zrobimy. Spodajemy panu wyjazd. No dobra, ten odjechał punktualnie. Nie mam co mu zarzucić. Jeszcze tylko sprawdzimy. No, ja wiem, że to było widać niestety. A, no tak, jeszcze przejść do lotniska. Symulacja chciałby się połączyć do mojej scenerii. Dam radę z wódnem. Niech mu będzie. Może dołączę.
Mamy wpadany. I czekamy, aż pan dowiedzie. A niestety będę musiał chwilę na tu podwiazdowym poczekać. Dajemy pozycję. I czekamy. Cierpli. Jak to z czasami wygląda? 16.22, 21, 23, widzę pierwsza jest. A. Czyli ludzie jeszcze się. Witam serdecznie panie Żeluś, witam serdecznie panie Simon. Chcę zadowolić na wejście. No dobrze. Niech będzie zezwano. No, zezwoliłem. I co? Nikogo nie widzę. Dobra, już odzezwoliłem. Witam serdecznie. Dobra. Prosimy tutaj pana o analizę. Pan stoi, a tam gdzie pan szybciej tamten stał. Rozumiem. No ja, no przecież mam. Zapomniałem, że trzeba te zapory podnosić na przejazdę. No tak. Przejechałem pośpieszny V-125. RJ nie za długi. Symulacja. Aleksandrów. Pośpieszny elektrowóz nie za długi. Na szlak OC, panie, OC. Może on z tą stronę stoi na H103. Nie, to z tego co kojarzę, to w dobrą, tak. H103.
Dobra, niech będzie. Nie, co ja robię? Przecież ja tam nie mogę wysłać. Dobra, a ja tego na szlaku muszę wysłać do szlichtingowej na LM. Dobra. Robimy. A, też to sobie zrobię. Zgłaszam, mamo. Słucham, co się dzieje. Przyjąłem pana wiadomość. Dobrze wszystko widać na transmisji. Mam nadzieję, że tak. Starałem się to jakieś miary czytelnie ustawić. Dobra, tak, to zamykamy. Co się wydarzyło, panie? Tak ma być. Jakieś dziwne to cyrki się zrobiły. O. Dobra, to skoro tak. Dobra. Damy panu wjazd w takim razie.
A też zrobimy, że będziemy zwijać. Szlichtingowe, czyli na LM szlichtingowej mamy pociąg. Zamykamy. Czekamy, aż się zamknie. I odjeżdżamy. Plus 3. Wiem, że dzisiaj taki małomówny ten odcinek i ta transmisja, ale dużo się dzieje, trzeba myśleć.